Proszę Państwa, w grze pozostało 6 zawodników, z których 3 ma po jednym błędzie. Myślę, że chwilkę teraz się zrelaksujemy przed następną rundą i zaprosimy na scenę zespół, który nam tutaj umili pobyt w sali kongresowej, a konkretnie chodzi o zespół Manam. I Kora. I Kora. Witamy. Witamy, witamy, witamy bardzo, bardzo serdecznie. Witamy bardzo serdecznie. Kora, wiem, że spędzasz te wakacje bardzo pracowicie, nagrywacie nową płytę. Tak jest. Czy tam znajdą się te wszystkie utwory, które znamy wszyscy już dobrze, czy też będzie coś nowego? No nie, nowa płyta to jest nowa płyta. Utwory są nowe, nieznane i dzisiaj nie będziemy ich oczywiście wykonywać. Dzisiaj zaśpiewamy coś, stare co przeboje. Jest. Ale chciałam cię zapytać, bo kiedy rozmawiałyśmy kilka tygodni temu przed waszym comebackiem na scenę po 5-letniej nieobecności, mówiłaś, że bardzo się z tego powrotu cieszysz, dlatego że zawsze chciałaś mieć w swoim zespole prawdziwych mężczyzn, a nie chłopców. Wobec tego chciałam zapytać, czy panowie się sprawdzili podczas tej trasy koncertowej? Bardzo. Wobec tego Kora i jej mężczyźni. Serdecznie witam, panie dziennikarz. Zanim opowiem panu o swych planach, na imię mam Gledys del Carmen, la Tarullo, Gledys, Semiramis. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest bosko. Ciągle pan pyta, co sądzę o mężczyznach. Myślą mężczyzna, a teraz muszę jechać do Buenos Aires. Kiedy wybrali mnie syreną morza, zaprosili mnie do pierwszej klasy. Częstowali mnie szampanem, ja uwielbiam szampana Buenos Aires. Samolot do Buenos Aires. Tak, bardzo bym chciała polecieć.